Dzień dobry, wieczór, tam w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. Wydaje mi się, że powinniśmy zbudować drugą suszarkę. Jakie ja mogę składać pale, mogę składać kości, mogę składować. No i co jak zasuszenia jest, standardowo. Jego byśmy sobie postawili już bardziej może tutaj. I co dzisiaj będziemy robić? A, widzę, że tak, które problemy są. O, Kelvin jest, Kelvin, super. No niech będzie. Potrzebuję jeszcze pięciu patyczków. Nie chcę ich zabierać z mojego miejsca. Liści też można trochę zabrać. A więc tak. Dzisiaj w odcinku pójdziemy sobie już do jakiegoś wykrzyknika. Bo z tego, co się nauczyłem już, to w tej jaskini, w której byliśmy, to już jest. Zdobyliśmy tą rzecz, którą mieliśmy zdobyć po prostu, czyli. Aha, wczytuj się ekwipunek, come on. Pyk. Dobra. Zdobyliśmy. Gdzie jest ten grappling hook? Come on. Halo? Tu? Jest. Pistolet liniowy, to jest to. To jest item, który zdobyliśmy. Przy okazji nauczyłem się, gdzie są strzały. Dokładnie tutaj są. To są bełty do kuszy, w tym tutaj, a to są strzały drukowane. Czyli to jest jakby. Problem primo rozwiązany i problem secundo, jak je założyć? Po prostu się robimy tak. Rozumiecie? Ja mogłem już dawno temu walczyć z tymi strzałami, ale z jakiegoś powodu, nie wiem, z jakiegoś powodu tego nie ogarnąłem. No trudno, ale mamy strzały, już wszystko działa. Okej. Przy okazji słyszałem, że opłaca się naszemu koledze Kelvinowi kazać ryby łowić, bo on podobno jest super wędkarzem. Chodź tu, Kelvin. A, teraz je sobie też. Chodź, Kelvinek. Zdobądź. Zdobądź. Co ja mogę? Patyki, ryby, jagody, bale, kamienie, patyki, ryby. To jest podobno i upuść tutaj, i upuść tutaj. Słyszałem, że to jest super zadanie dla Kelvina, że on jest super wędkarzem, mistrzem wędkowania jest. Więc warto zobaczyć. Dobra. Ile mam mięsa? To jest suszone, to już jest surowe i to jest surowe. Wszystkie surowe mięsa chcę tutaj zostawiać. Przekaż, dobra, jak jesteśmy tutaj przy tym miejscu. Okej, jest podobno mistrzem. O, to jest ona. Słyszałem, że aby ona nas nie zabiła, żeby się nas nie wystraszyła, bo ona nie można nas zabić, ona jest zupełnie niegroźna. Trzeba jakoś ją, wiecie. Robię tutaj swoje rzeczy i ona kiedyś tutaj do nas przyjdzie, nie bojąc się nas. Ta, co ja chciałem zobaczyć? Chciałem tutaj wejść. Już nie będziemy tutaj w tej jaskini, to spokojnie, spokojnie. Chcę tylko tu wejść, aby zostawić stąd rzeczy, bo zawsze to są jakieś rzeczy fajne. Konserwy już mamy maksa, widać. Gawę. Ale mięso mogę podnieść. O. No właśnie. Konserwy, w ogóle. O co chodzi z tymi konserwami? Karma dla kotów, okej. A, tylko nie mam otwieracza do puszek. Czy ja z tymi konserwami tak naprawdę nic nie zrobię? No nic. Wracamy sobie. Mam mało HP troszeczkę, ale nie chcę zużywać na razie leków. Leki sobie zużyjemy, jak będzie naprawdę źle. To są dwie sarny. Co jest? Czy mogę? Aha, no tak. Już nie mam baterii, czyli nagle moja super broń jest bezużyteczna. Dawaj, 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 dawaj. Miałem przed chwilą. O, jest. Ale oczywiście sobie przy okazji mi zebrało rękę. Dobra. No i resztę mięsa sobie oczywiście rzucimy tutaj. Kurde, patrzcie, leci sobie. Ile tych ryb on wyciąga? Faktycznie jest dobry. Jedna rybka, druga rybka, mięsko, mięsko i tyle. Dobra. Nie marnujmy czasu. Pójdźmy może. Czekajcie. Ja muszę zobaczyć ustawienia, sterowanie. Kompas, chodzi mi o, że. Nie zmień kategorię torby. Pomiń, nie, nie, nie.
Krótkofalówka, nadajnik GPS. Czy ja mam jakieś A, wydaje mi się, że chyba nie mogę. Akcja trzeciorzędna. No, chyba nie mogę. Chciałem kompas może odsunąć, czy nie da się przed tym tak zrobić. Ale chyba się nie da. Dobra, to pójdziemy sobie w którąś. Pójdziemy sobie do tego wykrzyknika może. Zobaczymy, co tam będzie. No, ładnie to wygląda wszystko. O, widzę, że tutaj wskoczyć nie mogę za bardzo. Kelvin nie chce tam zostanie, ja Kelvina nie biorę, bo jeszcze... Jeszcze by go coś zabiło, więc wolę se... Wolę go po prostu zostawić. Jest sarenka. O, widzę, że... Czekajcie, co to robi? Okej, jak kliknę dwa razy prawym, to robi taki mocniejszy atak. Ciekawe. Dobra. Tutaj. To jest na wodzie w ogóle. I to ciekawi mnie, co to będzie. Czy teraz moja postać już zmęczyła? Patyczki sobie powinienem pozbierać. Jak już tu idę przez las. Tych patyków trochę będzie. Kelvin też mógł zbierać patyki, ale... Jak już będzie, że ryby, niech już te ryby zbiera. O, to po prostu znikło. To jakoś tak szybko się energia odnawia generalnie. W pierwszej części mi się wydaje, że dużo wolniej się energia odnawiała. Dużo, dużo wolniej. A tutaj to tak szybciutko idzie. Mogę też przy okazji udać się niby tutaj. Po rzecz jasna. Jak to się nazywa? Po strzały. Pójdziemy sobie na chwilę po więcej strzał. To jest ta jaskinia chyba, nie? No nie, GPS, latarka, znaczy tą, zapalniczkę bierę. Halo L. Ta, to jest to. Tu oczywiście byliśmy. To jest standardowo też fajny, nie? Bo jest zapis gry. Te skrzynki cały czas generują nam jakieś rzeczy. To jest też żywica. Drukarce jest tylko troszeczkę rzeczy. Okej. Okay. Czego my jeszcze nie mamy? Maski nie mamy. Lina z kotwiczką. Przy okazji, no mamy te liny z kotwiczką, nie? To jest linka do tyrolki się to nazywa. Okej, okay. A to? Jak to działa w ogóle? Przetestujemy. Okej. Okay. Mogę sobie przeładować. O kurcze. Wow, ale fajne. Ty. Genialne to jest. Dobra. Świetne jest to. Siatka techniczna. O, pancerz będzie. Pancerz. Możemy dorzucić troszeczkę. Ty, czemu to jest takie ciche? Halo? To będzie troszeczkę głośniejsze, mi się wydaje. Chyba się teraz zbugowało. No ale dobra. A to, nie, jak chcę to odebrać. Tak jest, siatka techniczna. Maski, tego jeszcze nie mamy. To też sobie wydrukuję. Zobaczymy do czego to jest. Czy siatka techniczna jest tutaj? Ta jest. Siatka techniczna łączy się z takimi rzeczami, żeby zrobić pancerz. Drut. Zobaczymy co to, o co chodzi z tym pancerzem. Czy to jest jakiś super lepszy? A nie. Czerwona maska. Ciekawe. Mi się wydaje, że ona może być do omijania tych kanibali. No nic. Dobra, zabierzmy sobie tą grę już jeszcze raz. Tam już nie idziemy. Nie ma sensu. Idziemy sobie już do tego wykrzyknika. Nie wiem, po co mi ten pancerz techniczny, szczerze powiedziawszy. Tak czuję, że nie za bardzo opłacało mi się zużywać baterie na niego, kiedy powinienem sobie
wziąć to do ręki. O, właśnie. No i widzicie, nie mam już nic. Znowu już nie mam naładowanego tego. Ale no trudno. Znaczy, w sensie mam naładowane na maksa, ale nie mam już baterii. Znowu. Czy mogę się napić z tej rzeki? Mogę. Fajnie. I z tego co czytałem, też z tego co znowu informacja gra mi powiedziała, to ta rzekoma siła, którą my zdobywamy, to ona powoduje, że mamy troszeczkę więcej HP. Nie wiem ile jest prawdy w tym, ale tak to podobno działa. Na razie tutaj ta mapa jest strasznie duża. I widzę, że to jest na środku tego miejsca, na środku jakiejś tam wody. Wydaje mi się, wydaje, że w ogóle zbliżamy się do miejsca, w którym wcześniej miałem respa kiedyś tam, jak patrzyłem sobie na tą grę, jak ona chodzi i tak dalej. To wcześniej respiłem się na plaży. Także no, też była inna cutscenka, bo początkowa. To wam powiem. A cutscenka początkowa respienia się na plaży była taka, że ktoś nam utonął normalnie. A tutaj po prostu się rozbiliśmy na drzewie i hop, spadł. No ta. To jest chyba dokładnie ta plaża. Takie mam przynajmniej wrażenie. Przy okazji, w ogóle możemy sobie spróbować tych sanek. No, ich tu nie będzie, nie. Daj mi te sanki, ta. O, śmieszne to działa. Jak to... How is that work? No w ogóle nie działa, okej. Okay. Rozumiem. A w ten sposób? Widzę, że to tak ogólnie działa raczej średnio i nie wydaje mi się za bardzo opłacane to. Ale dobra. W sumie to przypominałam tej trasy już w sumie długo idziemy. Dobra, ładnie sobie płyniemy. Nie jest to daleko, więc całkiem w porządku. Mam nadzieję, że nie ma to jakichś... Aha. Chciałem powiedzieć, nie ma takich zagrożeń pod wodą, ale widzę, że to jest chyba jakiś rekin. Ło! Nie wiem, czy on je goni, czy co, ale... Płynę takim slalomem. Dobra. Chyba już mnie nie zabije, bo jest kascenka wchodzenia. Okej. Okay. Aha! Już widzę to po lewej fajną rzecz. Co to jest? Localizer GPS Collected. Co mogę z tym zrobić? Ło! Czekajcie. Co to mogę... co mogę ten lokalizator GPS wziąć? Na później chyba. O. Jak przyjemnie. Ile mam w ogóle amunicji do pistoleciku? Połącz z amunicją. Where is amunicja? Tu jest amunicja do pistoleta, mam 11 jej. On jest przeładowany najwyraźniej. Bo nie mogę go przeładować. Dobra, teraz muszę stąd jakoś bezpiecznie pójść sobie. Jest rekin. Ale płynął w ten sposób. Chyba... Aha. Był tutaj rekin, ale widzę, że on chyba nie jest jakoś super agresywny. Z tego co słyszałem ogólnie, z tego co kiedyś czytałem nawet o tym, rekiny podobno prawie w ogóle nie są agresywne, tylko po prostu... no wiadomo. Jak są głodne, to zaatakują, a tak pasowo, to podobno rekiny są nawet mniej agresywne od delfinów. Tak czytałem. Ile w tym prawdy, to nie wiem. Niezależnie od tego, czy jest mniej agresywny od delfina, i tak nie chciałbym się z nim spotkać. Ani w realu, ani w tej grze. Także wiecie. Naprawdę nie ma znaczenia.
Tu też jeszcze coś jest. Czyli to jest ta kropka, czy jeszcze ta jest ta po lewej? Coś widziałem. Weź coś do ręki, bo wtedy chyba mniej ciekawa. Ło! Szyna do pistoletu. Co? O kurczę, to się nie spodziewałem tego mi takiego miejsca. Kostka C4. Pakiet MR, bierzemy, bo już mamy fulla. To czas jeść. Tylko on mi nie HP nie odnawia z jakiegoś powodu. To jest radio! Ja nie mogę go podnieść, szkoda. Matkę se mogę, to czy nie matkę, tylko tam folijkę, linka do tyrolki. Leki, napój energetyczny. Super. Ciekawe. No ale jak mamy coś w ręce, to mniej tą moją postacią rzuca na boki. Jest łatwiej operować. Okej. Tu jest jakiś wąż czy coś w tym stylu. Na szczęście ta gra to nie jest Green Hell, gdzie każde zwierzę, każde wszystko ci atakuje. Czyli to jest. Nie, tu byliśmy. Ja tu widziałem przed chwilą jeszcze jakieś miejsce. Też z taką kropeczką, które informowało. Podejść tutaj, jest coś ciekawego. Chyba, o to chodziło. No nie wiem. Mam przy okazji ten lokalizator GPS-a. Tam do mojej bazy nie muszę go dawać, ponieważ ta moja baza jest centralnie przy wejściu tej. Centralnie przy wejściu. W ogóle, ta szyna pistoletu. O co z nim chodzi? Co to jest? Co ty zrobisz? To jest podcelowniczek, rozumiem. To jest podcelowniczek. Zrobione wszystko. Jak będę miał celownik, to sobie mogę taką szynę normalnie wykorzystać i sobie zamontować celowniczek tam. Fajnie, fajnie, że to udało nam się znaleźć. Bardzo, bardzo przyjemnie. Przydałoby się na jakąś grę zapisać. Mi się wydaje, że. Ile mam tych plantek? Dwie. Ile kosztuje najtańsze takie zbudowanie zapisu gry? Namiot. To namiot to nie. Po prostu najtańszy, najprostszy ten. Potrzebuje 5 bali. Szybko sobie zbuduję go, żeby zapisać grę i zaraz wrócę do was. Dobra, widać, że budowanie tego wszystkiego jest całkiem szybkie. Możemy sobie kulturalnie grę zapisać. No i ja już o nic nie martwię. Dopóki mamy zapis gry, jest jak najbardziej w porządku. O, to drzewo chyba da mi coś innego niż bale. Ma jest malutkie. Patyczki, dokładnie tak. Tutaj mam jeszcze jednego bala, który jest mi niepotrzebny. To jest jeszcze drugi bal. Z tych drzew pada dużo więcej bali niż w pierwszej części, to też warto zauważyć. Pokaż mi ten plecak, fajnie. I zmierzamy se tam. Do tamtego miejsca, tamtej kropeczki. Nie pomijam oczywiście tej podróży, ponieważ tu może się coś wydarzyć. Może być coś ciekawego, wiecie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Aha. O! Pierwszy obóz kanibali. Nareszcie. Nie mogę więcej liny zabrać, to bym chciał coś z tej liny zrobić. Ręcznie wykonana pałka. Narzędzie naprawy, to bym sobie w sumie zrobił. I wspaniale, fantastycznie. Mogę tak połączyć wszystkie te. Tu jest jakaś szmatka. Tu jest kolejny pakiet EMR. To sobie zjemy, żeby znowu nie marnować.
Tu nie mogę tego rozwalić, szkoda. Kolejna lina. No już dobra. Odpójmy się z tymi linami. To jest taki malutki jakiś obozik. A kanibale to sobie nawet na drzewo wskakują. Ja nie chcę z nimi walczyć tym razem. Z tego co wiem, kanibale są dużo prostsi i słabsi od mutantów. Patrzcie, tu jest jakiś kanibal. A myślę, że normalnie wziąć chce płynąć. Taki małej tej. Wręcz sadzawce. A, wstawa już. Tylko się napij wody. Też widzę, że bardzo poprawili sposób picia wody z tych takich miejsc z wodą. W pierwszej części bardzo ciężko było znaleźć taki indicator, można powiedzieć, gdzie możesz najechać myszką, żeby dało się wypić wodę. A tutaj to praktycznie wszędzie się da. Fajne to. Dobra. To muszę zobaczyć ten atak z kliknięciem dwa razy prawy. Dobra, to jest blok. A jak kliknę, to jest coś takiego. Czekaj, bo to jest odepchnięcie po prostu, albo jakiś stun, czy coś. O, myślałem, że to jest jakaś jeżyna okazała. Ciekawe. Okej, jesteśmy w fajnym miejscu. Jeżyna okazała, czekaj, czy to jest potrzebne do leczenia? Mam nadzieję, ale wątpię. A, to jest tylko do jedzenia. Myślę, to jest jeżyna. No, czyli nic konkretnego. Ja potrzebuję tego takiego, co ostatni składnik lekarstw. Tu coś było ciekawego. Okej. Jesteśmy już prawie na miejscu. Prawie w tej oto tutaj kropeczce. Mnie ciekawi naprawdę, co tutaj znajdziemy. To tak gdzieś w środku lasu, o. No, a tam jest w ogóle wykrzyknik, to teraz tam pójdziemy. Dobra. Weź się do skini, standardowo. Humor. Też to od razu zbuduje. Nie, no tak. Też to od razu zbuduje miejsce do przeczekania. Zetniemy tą roślinkę kulturalnie. Znaczy, roślinkę, to drzewo zetniemy. O. Mała chata z Bali. Mała chata z Bali, ta. Przybudówka. To jest najtańsze. Jest też w porządku, jak najbardziej. Dobra. Daj mi kłody. Pyk, pyk. Ładnie. Fajne jest to, że jak coś, to on se rozetnie te kłody, jeżeli są potrzebne. Chyba nawet całe drzewo udało nam się wykorzystać, fajnie. No. Zapisujemy. Bo nie wiadomo, co nas czeka w tamtej jaskini. I idziemy. To sobie oczywiście wezmę jeszcze tak. Weźmiemy sobie tak. I let's go. Okej. Dobra, ja już wiem, że powinienem. Nie rób tak, tak. Tylko ja już wiem, że powinienem wziąć sobie lekarstwa. A może być to niebezpiecznie. Co to takie miganie dziwne? To ja teraz jeszcze czekam, aż mi się lekarstwa zaaplikują. Losowe dźwięki mające nas straszyć. Kurde, no nie. To jest takie irytujące. Co to jest? He? Okej. Ciekawe.
No ja, no i tak weź tą zapalniczkę, co się będziesz? Strzałę wezmę, a to bełty akurat są. Skoro tu są bełty, to zgaduję, że będę w stanie tu znaleźć kuszę. Stryki w ogóle. Ramen. Kawałek steku, kawałek bekonu. No tak, pisało food and drinks. To jakaś kuchnia bardziej. Kawałek mózgu, o to nie. Bo nie wiem czego mózgu. Nie, ludzie normalnie jedzą mózg. Mózgi w sensie zaczeniu zwierząt. Ja raczej nie przepadam za czymś takim, ale wiem, że coś takiego normalnie jest. Czy znowu to? Ciekawe. Wzięło to powieść. O co oni w ogóle wiszą? Nie wiem. Jakiś gaz się jest rozpylany. Nie wiem, czy wchodzenie w to jest bezpieczne. Nic mi to nie robi, na szczęście. I tu potrzebna jest jakaś karta, której oczywiście nie mam. Okej. Czyli rozumiem, że tutaj będę mógł wrócić, jak zdobędę jakąś kartę. Jaka to jest w ogóle potrzebna karta? Widać to? No nie widać. Ale okej. Rozumiem. A. To jest w ogóle ciekawe, nie? Że oni normalnie sobie pobudowali takie podziemne bazy w takich miejscach. I dosłownie tak, wiecie, jest jaskinia, jaskinia i nagle cywilizacja. To jest wręcz ciekawe bardzo. Widzę, że wystarczy tylko, że kliknę. Zamiast przytrzymać to nie muszę dwa razy kliknąć, wystarczy, że raz kliknę, zamiast przytrzymać po prostu i to zadziała. Spokojnie, 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 spokojnie. Nie martw się. Nie bój się. No, ucieka. Uciekła nam. Ona się trzyma blisko nas generalnie, tak raczej. To się boi podejść, znaczy... Ja słyszałem kanibala? Są tam. Są tam kanibale, no i nie, idziemy sobie tutaj. Oczywiście jej nie bijemy. Żeby nie było. O, nareszcie, to jest cykoria. To jest potrzebne nam do leczenia. Siema. To są kanibale czy demony? Bo słyszałem, że jest coś takiego jak demon w tej części. A to są chyba raczej kanibale. Dobra, nie przejmujemy się nimi. Idziemy dalej. Kanibale chyba raczej nie atakują, jeżeli mnie zaatakują pierwsi. Tu jest w ogóle jakieś miejsce, też trzeba obadać. Okej, okay, po prostu źródełko wody. A niech będzie. Widzę, że się robi też ciemno już niestety. Ale wiecie. Budowanie domu w lesie z drzewa jest proste i szybkie. Jak oni się drą w ogóle? Spokojnie. To on?
przywiązali go. Czy trafiam do jakiejś wioski? Jakiś kanibali gigahadów? By. To może być jakaś potężna wioska. Dobra, wiecie co? Ja mam lepszy pomysł. Bierę siekierę. No niech... Co ty bierzesz do ręki? Siekierę. Bierzesz, szukasz jakiegoś drzewa. Tylko takiego dalej od nich. Ścinaj to drzewo. Budujesz... Podszedł do mnie. Możesz mnie atakować. Ja sobie dom buduję, tak? One się nie wydają jakoś super agresywne. Jeśli mam być szczery. Także no, mam nadzieję, że nie będą jakieś agresywne za bardzo. No, siema. Spoko, spoko. Ja jestem kolega. Mam wszystkie, jest. Nie. Get out. O, udało się. Nie. No nie, dopóki oni tu chodzą, to nie mogę. No serio. Dobra. Tak się chcecie bawić? Proszę bardzo. No. Tak się chcesz się bawić? Oj. Ja chciałem was oszczędzić, tak? Pyk. Czy teraz mogę iść spać w końcu? No jeszcze coś tu jest. Halo? No i zepsuł mi leczenie, no i... No moje leczenie, no. Dobra, zapisujemy grę. Jest! Nareszcie, super, udało się. Zrobimy sobie ognisko kości, sobie teraz zyskamy. I z tych kości zrobimy sobie pancerz. Spoko. Ja tylko twoich kolegów zabiłem, nie martw się. No. Nie, naprawdę. W jakim miejscu jestem? Gdzie jestem? Weź się sprężaj, co? Dobra. Wiecie, to też jest jakiś tam postęp, tak? Co ty, czym ty jesteś? Dobra. Chyba z nim to
Wiesz, jak on się... Czemu on jest taki mocny? Trzy strzały potrzebował w głowę, żeby go zabić. Znowu! Dobra. Przytujemy sobie w takim razie, skoro tak wyszło niestety. Kurczę, no, że też przegrałem, że też dałem sobie radę z tymi. Z mutantami, ale zostałem pokonany przez Hannibali. Ciekawe. Ale się ładnie poskładali wszyscy. Nie, to jeszcze jakiś. Ile tu jest w ogóle? Czy kto normalny buduje domek? A, wiecie co? Jeszcze raz, bo to bez sensu działa. No, dało się, dało się. Super. Nie widzę żadnego przeciwnika w zasięgu wzroku, więc uznajmy, że jest dobrze. Nie, upieczmy sobie mięso, upieczmy, upieczmy. Przy okazji, to... Zmieszanka energetyzująca. A my chcemy... A, nie, nic to leczy dzisiaj. Czyli jednak leki. Ale może... Może wyleczymy się. Jedząc po prostu. Dobra. Dajesz mi jedno mięso surowe, drugie mięso surowe. Ja też mam pełno tam żarcia. No. Chciałem głowę, bo... Wydaje, że głowa z nich może być przydatna. A ciało sobie po prostu rzucimy, o. Dla kości. Dobra, to już jest do jedzenia. No znowu! Dobra, nie. Koniec zabawy. Dwa headshoty. I koniec zabawy. To mięsko. I jeszcze to mięsko. No! No! Leżeć. No. Powiem tak, to jest niebezpieczne bardzo. Padaj tam. Skórzana saszetka, fajnie. Nie wiem po co mi ona jest. Trzeba się stracić całą amunicję. Prawdopodobnie. Nie. Nie całą. A dziwo, nie aż tak dużo jej w ogóle zmarnowałem. Dobra, bierzemy tą nogę. Muszę ich tu szybko, prawda, pozbierać. Wywal. Ta. Słyszę kolejnego. No nie, ile was jest? Daj mi tą broń. No.
Cały czas zapominam, że mam. Tak, kliknąć git. Dawaj to. Tutaj pyk. Dajmy rękę, nóżkę. Z tego też tutaj bierzemy. No nie wiem, to jest tak jest bez sensu. Dobra, no to odcinek to był na tyle. Jak wam się podoba, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć.